Cześć, witam Was wszystkich serdecznie na kolejnej lekcji. Dzisiejszym tematem będą wojny, jakie prowadziła Rzeczpospolita z Rosją i z Turcją na początku XVII wieku. Zaczniemy sobie od Rosji. Jak wyglądała sytuacja w Rosji pod koniec XVI wieku? No, w 1584 roku umiera car Iwan IV Groźny, no i pozostawia po sobie dwóch synów, starszego Fiodora, no i młodszego Dmitra. Fiodor cierpiał na chorobę psychiczną, Dmitr był jeszcze dzieckiem, dlatego carem zostaje, no, Fiodor w 1584 roku, rządzi aż do roku 1598, ale władza to była w zasadzie taka tylko oficjalna, gdyż de facto państwem rządził Borys Godunow, którego widzimy tutaj na grafice. Wkrótce, także w tajemniczych okolicznościach, zabił się nożem Dmitr, zaś Fiodor, no, w końcu umarł w 1598 roku, no i wtedy carem oficjalnie zostaje Godunow aż do swojej śmierci w 1605 roku. No i podejrzane te okoliczności, w jakich on zdobył ten tron, okrucieństwa, jakich się sam dopuszczał, będąc władcą, ucisk chłopów, no i także wtedy dziejące się lata nieurodzaju doprowadziły do zamieszek w Rosji. No i w tym samym czasie w Polsce, w Rzeczypospolitej, w państwie polsko-litewskim pojawił się młodzieniec, który uważał się za ocalonego Dmitra, który przeżył rzekomo swoje samobójstwo. Godunow uznał go po prostu za zbiegłego mnicha i temu się też przychylają dzisiejsi historycy. Najprawdopodobniej był to oczywiście oszust. Dmitr został zwany przez swoich przeciwników samozwańcem, ale uzyskał poparcie magnaterii, kilku przynajmniej magnatów w Rzeczypospolitej. No, liczyli oczywiście oni na jakieś zyski z obsadzenia go na tronie rosyjskim, może nadania ziemskie, czy też przywileje. Także przychylni mu byli jezuici, ponieważ obiecywał on wprowadzić w Rosji katolicyzm, do czego Kościół katolicki, no, bardzo był przychylny. Także prywatnie popierał go król nasz polski Zygmunt III Waza. Dmitr utworzył małą prywatną armię, ona liczyła do około 5 tysięcy ludzi, no i w 1605 roku zajął po małych walkach zajął Moskwę. Po śmierci Godunowa wykorzystał to całe zamieszanie, jakie tam było. No a szybko wybuchło przeciw niemu powstanie. W 1606 roku został on zamordowany wraz z paroma swoimi polskimi poplecznikami. No i w tym samym czasie też rosło dalsze niezadowolenie chłopów, które doprowadziło do wybuchu powstania Iwana Bołotnikowa. No i w tym czasie zaczęli pojawiać się kolejni Dmitrowie, które uważali się za prawowitych spadkobierców. Miały miejsce tak zwane Dmitriady, czyli próby obsadzenia na tronie poszczególnych różnych tych Dmitrów, zazwyczaj przez szlachtę polską, no i przejęcia kontroli nad Rosją. To działo się mniej więcej w okresie 1604 do 1610 miały miejsce Dmitriady. Okej. No i w tej sytuacji kolejny nowo wybrany car, Wasyl IV Szujski, wybrany w roku 1606, zdecydował się zawrzeć sojusz ze Szwecją, która wtedy, no, prowadziła wojnę z Polską, tak jak mówiliśmy tutaj na poprzednim filmiku, zachęcam zajrzeć. No i Szwecja pomogła stłumić powstanie chłopskie w Rosji, czyli opanować trochę sytuację wewnętrzną, ale układ ten nie podobał się polskiemu królowi, no i stał się pretekstem w 1609 roku do wypowiedzenia oficjalnej wojny Rosji. No, Polacy w 1609 roku przystąpili do oblężenia Smoleńska, do którego ruszyły wojska rosyjsko-szwedzkie, żeby z odsieczą. No i odsiecz ta została rozbita w 1610 roku w bardzo znanej, choć czasem zapominanej tak naprawdę, bitwie pod Kłuszynem. Bitwa pod Kłuszynem. W niej znowu wsławiła się oczywiście nasza polska husaria, no i polskie 7 tysięcy żołnierzy dowodzonych przez Stanisława Żółkiewskiego, którego sobie obraz za chwilę zobaczymy, jeszcze mówiąc o Turcji, rozbiły znacznie większą, liczącą około, szacuje się, 35 tysięcy żołnierzy armię rosyjsko-szwedzką. No i dzięki temu zwycięstwu wzięto do niewoli samego cara, Wasyla Szujskiego,
Armia polsko-litewska dotarła do Moskwy. Tam także Żółkiewski zawarł ugodę z rosyjską magnaterią, która obiecała tron Władysławowi, synowi Zygmunta III Wazy, pod warunkiem, że przejdzie na prawosławie. Czyli mieliśmy okazję tak naprawdę obsadzić tron carski, no i stworzyć bardzo silny sojusz państw Rosji i Polski, Rosji tak naprawdę kontrolowanej przez Polskę. No i propozycję tą bardzo głupio zresztą odrzucił król Polski, który chciał tronu carskiego sam dla siebie. No i oczywiście także, tak jak mówiliśmy sobie w poprzednich filmikach, Zygmunt III Waza był gorliwym katolikiem, nie miał zamiaru także przechodzić na prawosławie, co najbardziej właśnie bulwersowało tamtejszych bojarów. No i niezadowoleni właśnie oni wznieśli powstanie przeciwko Polakom, którzy tak jak zajęli Moskwę w 1610 roku, zostali z niej wygonieni w 1612 roku po zdobyciu Kremla, który był broniony przez polską załogę. Jesteśmy jedynym tutaj krajem, który może się pochwalić zajęciem Moskwy. No utrzymaliśmy jej te prawie 2 lata, no ale w 1612 roku tracimy Moskwę. Utrata Moskwy przez Polskę. Przez może Polaków piszemy. To jest tak, że dzień wypędzenia Polaków wtedy z Moskwy jest teraz obecnie w Rosji świętem narodowym. Także nakręcili taki film, można sobie zobaczyć, dość śmieszny na ten temat. Oczywiście to jest taka bardziej bajka. Ale miało miejsce takie wydarzenie, o którym się w międzyczasie, w 1611 roku, o którym się często zapomina. 1611 miał miejsce hołd ruski. Hołd ruski, czy też hołd szujski, kiedy to porwany car wraz ze swoim bratem składali hołd polskiemu królowi, jakby oddawali się pod jego władzę, uznawali jego wyższość, co jest jednym z największych osiągnięć chyba Polski na przestrzeni wieków, o którym się bardzo mało mówi często, a nie powinno się o tym zapominać, że jednak kiedyś Polska była w jakiś sposób potężna i to nawet właśnie car Rosji się nam kłaniał. No było to nawet w kronikach XVII-wiecznych odnotowane jako wydarzenie bez precedensu, naprawdę bardzo znaczne i wzniosłe. Choć oczywiście, no niestety, tak jak mówimy, ten tron rosyjski nie udało się utrzymać trochę przez polską głupotę. Okres ten właśnie tego chaosu w Rosji, tak jak to widzimy zresztą z tego, co teraz mówię, to jest w latach 1605-1613, nazywany jest w Rosji Wielką Smutą. Wielka... Ej, zgubiłem. Może to poprawimy trochę. Wielka Smuta. Tak nazywany jest ten okres w Rosji. No wtedy mieliśmy tak naprawdę wojnę domową w Rosji, a także interwencję Rzeczypospolitej, no i Szwecja też tam mieszała swoje interesy. No w 1613 roku mamy koronację na cara Michała Fiodorowicza, który się wywodzi z dynastii Romanowów, która już będzie panowała do końca cesarstwa rosyjskiego. Skończy się wraz z carem Mikołajem pod koniec I wojny światowej. Wojny polsko-rosyjskie, które dalej się toczyły, zostały zakończone dopiero w 1618 roku. Sobie przejdziemy dalej. O, tutaj Stanisław Żółkiewski nam już się pojawia, ale to zaraz w następnym temacie. 1618 mamy rozejm w Dwilinie. Rozejm w Dwilinie. Obowiązywał on od 1619 roku, no i na jego mocy Rzeczpospolita odzyskuje Smoleńszczyznę, ziemię smoleńską oraz ziemię czernichowską i siewierską, czyli jakby powiększa nasze terytorium znacząco. Rosja jeszcze w 1632 roku, korzystając z okresu bezkrólewia, który się pojawił w Rzeczypospolitej, próbowała odzyskać Smoleńsk, ale już odsiedź szybko wybranego króla Władysława IV, rozbiła jej siły w 1634 roku. No i w tym samym roku mieliśmy pokój w Polanowie. Pokój w Polanowie. Na jego mocy Polska utrzymała wcześniej uzyskane ziemie.
No ale Władysław IV zrzekł się także roszczeń do moskiewskiego tronu. No i Polska wtedy po tym rozejmie miała największy swój obszar w historii, liczący prawie 1 milion kilometrów kwadratowych, czyli całkiem duże państwo. Tutaj teraz przejdźmy sobie do kolejnego tematu jakby w tej lekcji, czyli wojen z Turcją. Turcja jako tako utrzymywała bardzo dobre stosunki z Rzecząpospolitą już od czasów Jagiellonów, a w księstwach, które były graniczącymi z nami, w Mołdawii i Wołoszczyźnie, sułtani osadzali tak zwanych hospodarów, czyli po prostu książęta, które byli przychylni raczej Polsce. Jednak bliskie te sąsiedztwo między Turcją a Habsburgami wpływało na ich jakieś kłótnie w tamtym rejonie. No i w sytuację także się mieszali często nadgraniczni polscy magnaci, którzy próbowali jakoś umocnić swoje interesy, mieć jakieś zyski, nawet próbowali się mieszać z tamtejszymi dynastiami książęcymi. No i te wszystkie działania, między innymi tutaj rodu magnatów potockich, no i także wspierane często przez Habsburgów, budziły niechęć i wrogość Turcji. No i także zagrażali całej sytuacji tej pokojowej kozacy, którzy zamieszkiwali tam tereny nadnieprzeńskie, tak zwane Zaporoże. Organizowali oni często takie wyprawy, w których łupili lokalne miasta tureckie leżące na wybrzeżach czarnomorskich, gdyż dostawali się właśnie drogą morską. No i często do samych tych napadów zachęcali Habsburgowie, którzy chcieli właśnie destabilizować jakoś Turcję, także odwracać ich uwagę od Austrii, żeby uniknąć jakichś większych inwazji. No i sułtan początkowo powstrzymywał się od jakichkolwiek działań większych zbrojnych, ograniczał się tylko do osłania ciągłych skarg do króla, naszego króla. Tylko lennicy Turcji, Tatarzy krymscy, napadali często na ziemię Rzeczypospolitej, niszcząc, rabując je, uprowadzali także z nich niewolników i dlatego to polskie pogranicze nazywano dzikimi polami, gdyż były często właśnie takie opustoszałe, dzikie, ciężkie do utrzymania jakiejkolwiek kontroli. No i pokój ten się trzymał do 1619 roku, kiedy to polski oddział Lisowczyków w Siedmiogrodzie dokonał dywersji, trochę tam porabował. Najazd ten zmusił księcia siedmiogrodzkiego Gabora Betlena do odstąpienia od Wiednia, którego wtedy oblegał, no i oczywiście powrotu do swojego państwa. No i wysyłając Lisowczyków wtedy, Zygmunt III Waza co prawda wywiązał się z danej obietnicy cesarzowi habsburskiemu, no ale organizacja tej akcji, która także jest nazywana pierwszą odsieczą wiedeńską, skłoniła Turcję po prostu do wypowiedzenia wojny Polsce. No i wówczas hetman wielki koronny Stanisław Żółkiewski, o którym sobie już mówiliśmy, tutaj go widzimy, Stanisław Żółkiewski, on chciał wyprzedzić atak turecki, no i wkroczył na czele wojsk do Mołdawii i tam niestety, ale został pokonany przez zjednoczone siły turecko-tatarskie w bitwie pod Cecorą 1612. Bitwa pod Cecorą i pewnie już niektórzy kojarzą daty, widzą, że Żółkiewski umarł w 1620 roku, to się zgadza, właśnie zginął w trakcie odwrotu z tej bitwy, niestety. No, Żółkiewski dość taki dobry hetman wielki koronny. Także rok później miała miejsce kolejna bitwa, tym razem dowodzona przez Karola Chodkiewicza, sławionego w wojnach ze Szwedami. No, stawili oni czoło tym połączonym siłom turecko-tatarskim w obozie pod Chocimiem w 1621 roku. No i tutaj także dużą rolę nie należy zapominać odegrały posiłki od kozackiego hetmana Piotra Konaszewicza Sachajdacznego. No i tutaj Polacy wygrali 1621 Chocim. Bitwa pod Chocimem. O, nie trzeba kropki. Chocimem.
Cimiem w zasadzie. No i powstrzymany został najazd turecki, został podpisany pokój w tym samym roku w Chocimiu. No i Polska musiała wtedy zrezygnować ze swoich wpływów w tych gospodarstwach naddunajskich, zobowiązywać się do powstrzymania najazdów kozackich na ziemie tureckie, a Turcja obiecała powstrzymać łupieszcze najazdy Tatarów. Tutaj także widzicie pewnie obraz, to jest Kamieniec Podolski, może niektórzy z Was go kojarzą, no aktualnie nie w terytorium, na terytorium Rzeczypospolitej. Ta twierdza, no, była bardzo warowna i właśnie w 1621 roku padło słynne stwierdzenie, kiedy Osman II zapytał się jednego ze swoich przybocznych, podszedłszy pod tą twierdzę, zapytał się, kto ją zbudował, jego doradca rzekomo miał mu powiedzieć, ponoć sam Bóg, no on odpowiadał, no to w takim razie niech i Bóg ją zdobywa, no i odszedł. I tak ta twierdza właśnie wzbudzała właśnie duży niepokój wśród Turcji, a chcieli ją niejednokrotnie zająć, no to była taka potężna, warowna twierdza na obrzeżach właśnie granic tamtejszego, ówczesnego państwa polskiego. No co prawda już w 1633 roku pewien urzędnik turecki, Abazy Pasza, chciał wykorzystać bezkrólewie w Polsce, no i zdobyć ten właśnie Kamieniec Podolski, o którym sobie mówimy. No ale jego siły rozbił wtedy hetman, znany nam już Koniec Polski, znany oczywiście z poprzedniego filmiku o Szwecji. No Turcja, widząc, że Polska daje sobie radę i ciężko będzie ją pokonać militarnie, potwierdziła wtedy ponownie warunki pokoju zawartego w Chocimiu. No i Władysław IV pod koniec swojego panowania chciał ponownie rozpocząć wojnę z Turcją. Marzył on o całkowitym właśnie wyparciu Turcji, wyzwoleniu Bałkanu, w ogóle zdobyciu Stambułu, no ale plany te co prawda budziły zainteresowanie kozaków, ale którzy, no wiadomo, którzy chcieli zdobyć jak największe łupy, może zająć jakieś nowe tereny, no ale wzbudzały niechęć szlachty, szczególnie tej kresowej. Całe szerokie rzesze stawiały opór przeciwko temu. Tym bardziej, że po pierwsze z Turkami się w sumie można było dogadać, w miarę się ta szlachta lubiła, szły z nimi także może i jakieś mniejsze interesy. No i w 1646 roku zmusili oni do zaniechania wojennych planów. No i także oczywiście wojna niekoniecznie musiała być w interesie Polski, gdyż narażała ją na kolejne nadszarpnięcia finansowe. No i decyzja powstrzymania się przed działaniami militarnymi w 1648 roku przyczyniła się do buntu kozaków, o czym oczywiście sobie powiemy na jednym z kolejnych filmików. Ja tylko tutaj podpiszę na koniec, może, że to jest właśnie ten Kamieniec Podolski. Kamieniec Podolski. A Wam dziękuję za uwagę, no i do usłyszenia na kolejnej lekcji. Trzymajcie się, cześć. Jeśli spodobał Wam się filmik, zachęcam do subskrypcji naszego kanału, a także do polubienia naszego fanpage'a na Facebooku, wpisując facebook.com/a+nauka. W razie pytań prosimy o kontakt przez a.plus.kontakt@gmail.com lub wiadomość na Facebooku. Dziękuję za Waszą uwagę.